Siemano widzowie, dzisiaj wjechała do mnie na warsztat nowa maszyna do przerobienia. Jest to ścinarka do fasoli na trzy rzędy. Była zawieszana na tył, a ja ją będę przerabiał na przedni tuz do mojej 60. Tak to wygląda wszystko przed przerobieniem. Jest ona w dwóch częściach, została rozłączona do transportu, żeby lepiej nam się zmieściła na przyczepkę. Wykorzystamy wszystko, co tutaj jest, te kółka, które są, tą wieżyczkę, pewnie też ramę, bo musimy tam dorobić kawałek ramy do tamtej części, tak na dobrą sprawę. Jak ja to pomierzę, to zobaczę, nawet by można powiedzieć, żeby wyszły dwie kosiarki. Tylko trzeba było te noże dorabiać. Ale to pomyślimy. Tamtą część mamy gotową z tymi nożami. Jakiś tam mały feler, chyba się noże poprzesuwały i to się nie zachodzi jeszcze. Te dwa noże po prawej stronie to są według mnie git, ale ten po lewej stronie to jakby zły skos ma, po mojemu. Groch może uciekać. To tak wczoraj na pierwszy rzut oka zauważyłem, że coś z tym nożem jest nie tak. Według mnie zły skos. Ciekawe, czy ja to sobie będę ciął i przerabiał, żeby był ten sam kąt, co w tych. Może wiecie, o co mi chodzi. Po prostu jest większy kąt. Tak poza tym, rama solidna, gruba, ciężka, musi być ciężka, żeby to wchodziło. Te druty trochę takie delikatne mi się wydają, no ale dobrze, bo są długie. Trochę jeszcze mokre, czekamy, aż wyschnie. Dlatego wziąłem się za sprzątanie, tak w międzyczasie, kiedy to wyschnie. Ja taki mały porządek sobie zrobię na półce, więcej mi się tu rzeczy zmieści. Tak, tu mam szkice porobione, żeby to nie robić na oko, tylko już są wymiary wzięte z takiej samej kosiarki już zrobionej. Tutaj taki byle jakiś szkic, wysokość wieżyczki 50 cm i wysokość słupicy przy nożu 67 cm, a tu wszystkie takie dokładne wymiary. Taki rzut z góry. Tutaj sobie liczyłem, ile mi jest materiału potrzebne. Miałem to w planach spawać wszystko od początku. Mam materiał, ale tak sobie pomyślałem, jak jest taka kosiarka gotowa, wystarczy ją przerobić, to po co mam od początku wszystko od podstaw. Tu jest wyliczone chyba, tak jak dobrze pamiętam, że dawno to robili, ile metrów bieżących potrzeba by było tego profilu, żeby to zrobić, konstrukcję. Także to będzie przód kosiarki, tutaj będzie na środku umieszczony nóż, tutaj po bokach też dwa noże, tutaj będzie zaczepiany tuz, tu na środku musi być wieżyczka, a tu w tych miejscach kółka. Także to tyle, kończę sprzątać i biorę się za przeróbkę.